Dzień dobry. Witam w mojej kuchni. Oczywiście, jeszcze nie gotowa. Jeszcze totalnie nie gotowa. Ale już coś tu powstaje, moi drodzy. Mamy korpusy. Mamy słupek. Proszę bardzo. Blat. Zaraz wszystko Wam pokażę, co tutaj jest. Ale najważniejsza informacja, czyli ta z tytułu, że oficjalnie mamy skończony remont, moi drodzy. Także panowie budowlańcy już nie muszą nas tutaj odwiedzać. Także wszystko z Natusią mamy gotowe. Brakuje drzwi wewnętrznych, ale to w ogóle, jakby wiecie, nie panowie się będą nimi zajmować. I to jeszcze chwila. W każdym razie tutaj właśnie wzięliśmy się teraz za ten największy bałagan, największy młyn, czyli skręcanie mebli kuchennych. I zaraz Wam pokażę, dlaczego największy bałagan. Moi drodzy, wszędzie są kartony, wszędzie są po prostu elementy kuchni. No generalnie dzieje się. Sprzęty jeszcze nie są przywiezione, natomiast będą. Będą w jakoś tam, wiecie, po kolei sobie to wszystko będziemy tutaj dostarczać, żeby już montować to jak należy w kuchni. No ale oprócz sprzętów kuchennych, jak wiecie, mam też i pralkę, i telewizor, więc tak, ale to powoli, powoli, powoli. Dzisiaj, tak jak Wam obiecałam ostatnio, update mieszkaniowy. Dużo rzeczy brakuje, jeszcze trochę brakować ich będzie, ale ja się cieszę z każdego, no słuchajcie, najmniejszego kroku, bo uważam, że właśnie kuchnia, łazienka to są absolutnie podstawowe rzeczy i zważywszy na to, że remont był totalnie generalny, jakby wiecie, i podłogi, te wylewki, to wszystko, no to umówmy się, naprawdę sporo zostało zrobione. I na tę chwilę, z racji tego, że chyba to jest takie, no nie chyba, na pewno, jest to praktycznie już gotowe pomieszczenie, jestem najbardziej dumna z łazienki. Mam nadzieję, że za chwilę to samo powiem o kuchni, bo też wydaje mi się, że przepięknie to wszystko tu będzie wyglądać. Nie wiem, słuchajcie, cieszę się jak małe dziecko, ale będzie sztos. Będzie tak jak zawsze, słuchajcie, chciałam, marzyłam, tak jest. Dobra, to co? Zabieram Was na obchód po mieszkanku. I tak częściowo Wam pokażę, tutaj jeszcze obok brakuje jednej szafki, natomiast proszę bardzo, będzie to wszystko mniej więcej tak wyglądało. Została dziura na zmywarkę, ale spójrzcie na ten blat. Absolutnie przepiękny kolor, właśnie takie drewno mi się podoba. Jaśniutkie, takie beżowe drewno, no co ja bym mogła innego wybrać, prawda? I moi drodzy, są już te płytki, taki ten fartuch ścienny, tak? Tak się to ładnie nazywa. Także też przyklejone i taki wzór, słuchajcie, wybrałam. Taki mi się bardzo podobał, czyli troszkę zbliżony jak w łazience, ale nie do końca. I to były takie ogromne kafelki. O, jedna tutaj jest, zobaczcie, cała. Proszę bardzo. Więc wystarczyły nam na tę ścianę dwie takie i temat był załatwiony. Idąc dalej, tutaj zobaczcie, już powstaje też ta moja wymarzona wyspa. Takie będą fronty, proszę bardzo. Możecie je już zobaczyć na żywo. Takie, moi drodzy, wybrałam. Chciałam na początku te ala taka, wiecie, sztukateria, nie wiem jak to nazwać, ale takie, no, tłoczone tutaj po prostu na bokach. W każdym razie, słuchajcie, taka jest historia z nimi, że ja będę miała zmywarkę o szerokości 45 cm. I niestety z tamtego modelu frontów nie ma frontu do zmywarki pod zabudowę właśnie o takiej szerokości. Jakby była 60-ka? To wiecie, luz, jest taki front, ale niestety do 45 nie ma. I uznałam, że chyba to znak, bo jednak większość kuchni tak wygląda obecnie, no bo to jest taki piękny i uniwersalny front, tak uważam. W każdym razie uznałam, że ten też przecież będzie wyglądał przepięknie i tutaj spokojnie już właśnie do zmywarki 45 front jest. Do tego będą, słuchajcie, tutaj złote uchwyty, także tak będzie wyglądał front. Tak będą wyglądały fronty, jeśli chodzi o moją kuchnię. No i wyspa, jak widzicie, naprawdę dość pokaźnych rozmiarów powstała. I tutaj, tak jak Wam wspominałam, ten kontakt nie był na marne, nie był na daremno, dlatego że tutaj będzie stał Thermomix. No, więc będzie sobie tutaj gotował. Cudownie, cudownie. Tutaj blisko okno, więc fajnie, bo wiecie, cała ta para, to wszystko poucieka, a nie gdzieś pod szafką i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, jak widzicie, narzędzia i tak dalej, wszystko jest.
No i przechodzimy sobie dalej do salonu i proszę bardzo, proszę bardzo, mamy Meksyk. Mamy tutaj absolutnie wszystko, więc tak, no. Wdech, wydech, będzie zmontowane, kochani, będzie zmontowane. W całym tym tutaj rozgardiaszu mogę Wam pokazać, jak będzie wyglądał zlew. To jest taki jasno-szary odcień. W zależności od światła troszkę też wpada w beż, więc uznałam, że idealnie będzie mi pasował. I moi drodzy, tutaj gdzieś, wow, na tej stercie jest bateria, ale nie będę, bo tu wiecie, zobaczcie, chłopaki sobie wszystko przygotowali, nie będę w tym grzebać. Baterię, słuchajcie, wzięłam złotą. Złota bateria, jedna jedyna jest w Ikei do wyboru. I uznałam, że będzie mi tu perfekcyjnie pasowała, więc tak to wygląda. Ale idziemy sobie dalej. No i właśnie, tutaj taka brzydka ściana, bo tak jak wspomniałam, brakuje drzwi wewnętrznych. Ale to, zobaczcie, moja kolejna duma. Moje drzwi wejściowe. Przepiękny kolor. To jest w ogóle firma KR Center, gdybyście byli ciekawi. Model modern, a odcień to kaszmir. Coś z kaszmirem w każdym razie, więc no powiem Wam, że ja się zakochałam w tych drzwiach, naprawdę. To była kwestia dosłownie kilku sekund, jak spojrzałam, wiecie, w katalog. Zobaczyłam ten kolor, wiedziałam, że to po prostu, no ten kolor musi być absolutnie. Zastanawiałam się jedynie tutaj nad tymi takimi zdobieniami, ale uznałam, że to jest przepiękne, nietuzinkowe, no i tak zostało. Jeśli chodzi o dodatki do drzwi typu wizjer, klamka i tak dalej, no to brałam też właśnie w tym sklepie. Sklep Belpol u nas właśnie obsługuje tę markę KR Center. No i to jest, moi drodzy, wszystko od nich tam, wiecie, kupione. Ale naprawdę, słuchajcie, ja w tych drzwiach jestem zakochana. Tutaj od razu widzicie podłogę i widzicie, że ona naprawdę wszędzie jest identyczna i uważam, że też przepięknie wygląda. Nie jest taka jaśniutka, beżowa, czyli jak na przykład blat kuchenny. Może pokażę Wam różnicę stając tak. Momencik, momencik. Tak, tam różne śmieci, a ja w kapciuszkach. A jakże. O, zobaczcie, taka jest różnica. Blat jest zdecydowanie jaśniejszy, natomiast tak jasnej podłogi nie chciałam, ale uważam, że ta się wkomponuje też do, no, do wszelkich takich drewnianych elementów. Jest taka nienachalna, no i taka naprawdę ładniutka. No nie wiem, ja tak, słuchajcie, to chwalę, bo mi się to podoba. Oczywiście komuś innemu nie musi, wiadomo, natomiast no tak jak mówię, jestem absolutnie zachwycona. Dobrze, i teraz co? Idziemy do łazienki, bo ostatnio chyba nie widzieliście jej w całości. I tak, abstrahując od tego, że też tu są jakieś różne narzędzia, nie wiem, wiertła chyba w tym przypadku, spójrzcie. Tak wygląda nasza wanna. Już osadzona, już na swoim miejscu. Moim zdaniem też wyszło to prześwietnie. Te baterie, które Wam pokazywałam. I tak, jedyny taki mankament to to, że wanna nie miała tych złotych takich dodatków. Ale ja liczę na to, że to można wymienić. Natomiast już teraz się tym kompletnie nie chcę zajmować, bo nie ma na to w tym momencie czasu. Już na spokojnie, wiecie, można to ogarnąć. Natomiast ta bateria moim zdaniem prezentuje się też świetnie. Tak wyszły płytki, jeśli chodzi o ścianę. No i powiem Wam szczerze, to oświetlenie punktowe też bardzo, ale to bardzo daje radę. Jest bardzo jasno i już Wam się tu pokazuje bula. Proszę bardzo, jest i papier toaletowy. I słuchajcie, jedyna rzecz, której nam brakuje w tym momencie w łazience, to jak widzicie za mną grzejnik. Od grzejnika rurki są, ale jeszcze musi przyjść pan i go przepięknie zamontować. Dobrze. Tutaj mamy, moi drodzy, proszę bardzo, kontakt do kinkietu. Już Wam pokazuję ten kinkiet. Voila. Też jeszcze brudny. Wymaga wyczyszczenia. No nie, znowu te drzwi. Także tak, moi drodzy. A tutaj umywalka. Też ta wysoka, stojąca bateria. Baterię już Wam podlinkowywałam. To jest marka Rea. I szafka, którą też podlinkowywałam. Kupiona na Allegro. Umywalka też Rea. Nie wiem, czy wspomniałam. Także powiem Wam szczerze, że Rea naprawdę ma przepiękne rzeczy do wyboru. Także jeżeli szukacie czegoś w fajnej cenie, ale naprawdę pięknego, to wchodźcie koniecznie na stronę marki właśnie Rea. Bo
To są cuda. No i co? Uznałam, że ta umywalka też będzie niebanalna. Przede wszystkim nie będzie na niej widać takich tych zaschniętych śladów po wodzie, po paście do zębów. No, wydaje mi się, że będzie się fajnie sprawdzać, jeśli chodzi o takie, wiecie, utrzymanie w czystości. No, także tak, tutaj wiadomo, jest tron, jest też przycisk, no i niestety właśnie też przycisk w kolorze srebrnym. Ja akurat nie miałam możliwości samodzielnie wybrać toalety, musiałam po prostu poprosić o wsparcie, bo była potrzebna w takich godzinach, w których ja akurat byłam w pracy, ale myślę, że to też nie szkodzi i z czasem można sobie to ogarnąć. Teraz na razie może być ok. Pomieszczenie gospodarcze też już praktycznie przygotowane i tutaj mamy, słuchajcie, taką długą dyktę, która pójdzie tutaj w ten schowek, bo jak widzicie, o, i jeszcze te wszystkie rury, tam to wszystko widać, także to będzie zabudową tego i będzie to przepięknie też wyglądało. I tutaj spójrzcie, wow, i też będzie fajnie, jaśniutko, także moi drodzy, tak to wygląda. I w pokoju Nadeńki również się dzieje. Przede wszystkim mamy tutaj zmontowane szuflady do naszej kuchni, ale mamy też jej wymarzoną tapetę z pieskami. Pamiętacie, jak pokazywałam Wam tę tapetę? Ona przyszła w takiej rolce, marka Dekornik. Mam nadzieję, że nic nie przeinaczyłam, ale w tym momencie możecie zobaczyć, jejku, po jakichś foliach chodzę, w tym momencie możecie zobaczyć, jak wygląda na ścianie. No, wygląda moim zdaniem absolutnie przepięknie. Nie wiem, jak się kładło, ale nic panowie nie narzekali, wiecie, jak rozmawiałam z nimi, więc wydaje mi się, że było wszystko w porządku, ale same te właśnie wzory, jeśli chodzi o firmę Dekornik, to są, wydaje mi się, że na 100% takie autorskie wzory, no są śliczne i naprawdę ich już gdzieś tam indziej po prostu nie znajdziemy. Zatem cała ta ściana, kochani, jest w pieseczkach. I Nadusia absolutnie oszalała na ich punkcie. No i mamy też grzejniki. Grzejniki tak porozstawiane, dlatego że trzeba je będzie powiesić. Ale tak jak mówię, czekamy na pana, który przyjdzie, zajmie się tym do końca kompleksowo już, bo tam porobił, słuchajcie, część rzeczy, a teraz właśnie jeszcze pozostał montaż kaloryferów już po tym, jak wszystko jest pomalowane i tak dalej, więc czekamy też z niecierpliwością, bo to już też by był, wiecie, kolejny krok, w którym zrobi się tutaj po prostu przejrzyściej, ale no pewnych rzeczy, wiecie, nie nadgonimy, także ja też jestem wyrozumiała. I jak pan tylko swoje sprawy ogarnie, to do nas wróci. No. Zatem, kochani, tak to wygląda na daną chwilę. I tak jak mówię, wszystko po kolei będziemy tutaj sobie z Nadeńką realizowały. Oczywiście ze wsparciem i z pomocą. W każdym razie ja naprawdę już się nie mogę doczekać. I mam, słuchajcie, taki pomysł w głowie i w zasadzie, jak tutaj, wiecie, dopytywałam na kiedy, co by było gotowe, no to wydaje mi się, że w tym terminie uda nam się tutaj przeprowadzić. Nie będzie oczywiście wszystko dokończone tak jak, nie wiem, na tip-top, ale to będą już takie rzeczy, słuchajcie, które można robić będąc tu na miejscu, zatem powinno się to wszystko udać, ale o tym oczywiście będę meldować na bieżąco. Dobra, kochani, to ja dzisiaj żegnam się z Wami, mam nadzieję, że film Wam się podobał, koniecznie dajcie znać. Swoją drogą zauważcie, jak tutaj też jest jasno w tym mieszkaniu, mamy godzinę 18, a no przepięknie, przepięknie i za to, moi drodzy, kocham to mieszkanie też zdecydowanie. Ja, jak wiecie, jestem bardzo światłolubna, jeśli chodzi w ogóle o światło dzienne. No, to jest najlepsze, co może być. Dobra, ściskam Was, dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w kolejnym filmie.